Wystawa Taras Comics jest wystawą nietypową. Pierwsza tego typu wystawa. Poświęcona jest historii komiksu. Rozpoczynamy oczywiście naszą narrację od początków komiksu, od powieści rysunkowych, które się pojawiły już w XIX wieku, ale skupiamy się przede wszystkim na pokazaniu historii polskiego komiksu, który również jest, ma swoją historię już ponad stuletnią, aczkolwiek złote lata komiksu przypadają na okres powojenny, na lata 70. Myślę, że każdy tutaj jest w stanie znaleźć nie tylko komiks, który towarzyszył mu w dzieciństwie, ale również komiks, który towarzyszy jego dzieciom w chwili obecnej. A więc wystawa ma za zadanie otworzyć Muzeum Narodowe na nową publiczność, publiczność, która zobaczy komiks, przypomni sobie komiks, ale również dostrzeże, co jest istotne w kontekście muzeum, wysokie wartości artystyczne tego komiksu.